Jesteśmy w hotelu Holiday Inn, gdzie organizujemy drugą edycję warszawskiego forum okulistycznego. Bardzo się cieszę, że udało nam się w tym roku zorganizować dwudniowe warszawskie forum okulistyczne razem z moim zastępcą, doktorem nauk medycznych Jaromirem Wasylukiem i zespołem kliniki okulistycznej. Mieliśmy okazję podzielić się tutaj naszą wiedzą, nie tylko naszą, tylko wiedzą ekspercką, bo zaprosiliśmy sporo uznanych autorytetów z Polski, profesorów, adiunktów z klinik, również z zagranicy. Zaproszenie w naszej konferencji przyjęli m.in. dr Ambroziak, dr Marycz Langner oraz wielu innych specjalistów zajmujących się tematyką medycyny estetycznej, jak i okulistycznej. Jest tak zwany aspekt naukowy, kiedy słuchamy innych kolegów i dowiadujemy się ciekawych rzeczy ze swojej dziedziny. Mamy wtedy możliwość wymiany doświadczeń, porozmawiania w kuluarach, wysłuchania ciekawych prezentacji. Druga dla mnie ważna rzecz to jest to, że spotykamy specjalistów z innych dziedzin, którymi się nie zajmujemy do końca na co dzień, więc aktualizujemy swoją wiedzę, czyli z tych dziedzin, gdzie nie jesteśmy do końca pewni, nie mamy świeżych informacji, możemy to wszystko update'ować. Można by się zastanawiać, co dermatolog mniej lub bardziej estetyczny robi na warszawskim forum okulistycznym. Otóż mamy bardzo dużo wspólnego i tą częścią wspólną są oczy, o których się mówi, że są zwierciadłem duszy. I taka jest prawda, bo im lepiej wyglądają nasze powieki, nasze oczy, tym wyglądamy bardziej atrakcyjnie. I jest ścisła współpraca pomiędzy dermatologami i okulistami w tej kwestii. My bardzo często prosimy okulistów o chirurgiczną interwencję w obrębie powiek zarówno górnych, jak i dolnych, a jednocześnie uczymy, pokazujemy, jak zadbać o samą skórę, bo tych metod jest naprawdę mnóstwo, od wypełniaczy, stymulatorów, mezoterapii, laseroterapii. No ja dziś mówiłem akurat o kosmetykach stosowanych w tej okolicy. To też jest bardzo ważne uzupełnienie codziennego działania dermatologii estetycznej. Problemy, jak w każdym środowisku medycznym, mamy z dostępem do opieki medycznej, z dostępem do tych najbardziej specjalistycznych procedur, ze słabą wyceną niektórych procedur przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z czym wiele oddziałów jakby jest na skraju wypłacalności z powodu tego, że wiele rzeczy jest po prostu nieopłacalnych i nie możemy jakby iść w kierunku nowoczesnych procedur, które na świecie są standardowe, dlatego że to się po prostu pewnym instytucjom zwyczajnie nie opłaca. Im jesteśmy starsi, tym ryzyko wystąpienia chorób okulistycznych jest większe. Tu częstotliwości tych chorób to, tak jak Państwo myślę wiecie, no zaćma, czyli zmętnienie soczewki, pogorszenie widzenia, to tu rozwiązanie operacyjne, jaskra, choroby siatkówki, czyli starcze, zwyrodnienie plamki, żyjemy coraz dłużej i pewne jednostki chorobowe występują wtedy częściej. No i choroba aparatu ochronnego, czyli od zaburzeń powiekowych, opadnięcia powiek, po guzy, tak, po onkologię okulistyczną. Trzeci bardzo ważny aspekt to jest aspekt, nazwę go socjalnym. My spotykamy się także poza wykładami, na kolacjach, na spotkaniach w tak zwanych kuluarach. I na gruncie towarzyskim możemy spotkać przyjaciół, znajomych z naszej branży i wtedy też ciekawie porozmawiać i po prostu zintegrować środowisko. To też bardzo ważne. Cieszę
Cieszymy się, że w tym roku jest większa frekwencja, jest większe zainteresowanie uczestników. W konferencji biorą udział okuliści oraz lekarze zajmujący się medycyną estetyczną. Wiadomo, że rynek medycyny estetycznej ulega zmianom i wszystko, co wchodzi nowe, najczęściej jest lepsze. Żeby osiągnąć jak najlepsze efekty, należy łączyć zabiegi. Jest generalnie takie powiedzenie, jak się człowiek w medycynie nie rozwija, to się zwija, więc cały czas po to są konferencje, żeby tymi doświadczeniami się wymieniać i żeby właśnie dyskutować nad ich konkretnym, dobrym zastosowaniem. Cieszymy się, że zaszczyciło nas swoją obecnością tak wielu specjalistów związanych z okulistyką, ale nie jest to nasza jedyna konferencja okulistyczna. Serdecznie zapraszamy do udziału w innych organizowanych przez nas wydarzeniach. Będzie nam miło gościć Państwa już za kilka miesięcy. Do zobaczenia! Do zobaczenia!